Agnieszka Zaręba, dzień dobry. W Polsce rośnie grupa inwestorów w nieruchomości. Możliwości są bardzo szerokie, między innymi flipy, podnajem, gotowce inwestycyjne czy kwatery pracownicze, ale rosnącą popularnością cieszą się także kamienice, szczególnie te położone w centrach miast, które obejmowane są rewitalizacją, ale nie tylko. Można także znaleźć pewne okazje inwestycyjne wśród tych, które są jeszcze przed remontem. Jednak inwestorzy powinni być świadomi, że zakup budynku może być również ryzykowny. Jak znaleźć odpowiednią inwestycję? O tym najlepiej porozmawiać z kimś, kto działa na tym rynku. A więc moim i Państwa gościem jest dzisiaj Damian Kleczewski. Witaj, Damianie. Witam serdecznie. Zacznijmy od tego specyficznego rynku, bo jest wiele właśnie rodzajów inwestowania w nieruchomości. Jeżeli chcielibyśmy inwestować w kamienice, to na co przede wszystkim na początku zwrócić uwagę? Ja myślę, że takim słowem, które dobrze oddaje ducha kamienic, jest zależność. Zależność od osób, od różnych procesów, które są związane z tym inwestowaniem. Więc sam zakup budynku może nie jest aż tak kłopotliwy, natomiast jego analiza często bywa problematyczna, bo brakuje wielu dokumentów, nie można się odnieść do dokumentacji właśnie, która powinna być, a jej nie ma, i teraz albo ją sami stworzymy, albo dojdziemy do niej. I w związku z tym, że tak wielka jest ilość tych zależności, nie możemy mówić o procesie łatwym. I w związku z tym temat inwestowania w kamienice jest tematem niszowym, choć ta nisza, że tak powiem, ma tendencje wzrostowe. I w związku z tym gdzieś przyciąga swoją uwagę inwestorów, którzy chcą wejść na kolejny poziom. To jest, bym powiedział, taka trochę liga mistrzów, gdzie już po iluś flipach czy bardziej zaawansowanym działaniu na rynku nieruchomościowym chcemy czegoś więcej, i tym czymś więcej może być właśnie kamienica bądź deweloperka. Więc wtedy mówimy o kolejnym jakimś etapie rozwoju. A dlaczego w takim razie analiza budynku, całego kamienicy, jest trudniejsza i bardziej skomplikowana, zaawansowana niż tych standardowych nieruchomości? Czy tutaj chodzi o wielkość, właśnie o strukturę założycielską, czy o jeszcze inne czynniki? Przede wszystkim musimy spojrzeć dość szeroko na cały temat tego projektu, którym jest kamienica, i dobrze poddać analizie każdy z elementów, bo jeżeli coś pominiemy, to będzie się to niestety ciągnęło szczególnie finansowo za nami i może bardzo mocno dotknąć projekt pod kątem rentowności. Jeżeli chodzi o kwestię sprawdzania dokumentacji, no to tutaj mamy pewne odniesienia takie tradycyjne, tak? Czyli idziemy do urzędu, czy też wymagamy od obecnych właścicieli dokumentacji, takie jak inwentaryzacja samych przestrzeni, tak zwanego PUM-u, który jest wyceniony do sprzedaży, inwentaryzacji kominiarskiej, inwentaryzacji innych technicznych lub książek obiektu, które pokażą nam, czy w ogóle coś było na tym obiekcie robione i w jaki sposób. To już pokazuje nam pewną stronę techniczną, natomiast mamy też stronę prawną, i tutaj przede wszystkim podstawa nabycia, wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków, bo w przypadku kamienicy nie mówimy o zakupie budynku, tylko o zakupie działki, na której kamienica jest. I często ta działka czasami ma jeszcze inny potencjał, który należy odkryć. W przypadku kamienicy też mamy kilka innych obszarów, które należy poddać analizie, takie jak strychy czy piwnice, które nie są wkalkulowane często w ten metr mieszkaniowy. I w związku z tym ta opłacalność rośnie. Natomiast jest cała gama też zagrożeń, i ja myślę, że to nie jest kwestia taka, że ludzie boją się wejść w kamienicę, tylko mają często błędne przekonania o kamienicach, i ten brak wiedzy powoduje, że nie wchodzą w te budynki tak intensywnie jak właśnie pod najem wspomniane czy we flipping. To w takim razie jakie są te największe mity?
rynkowe dotyczące kamienic? No przede wszystkim, że wejdziemy na jakąś grubszą minę i zamrozi ona nam ten kapitał, który nie jest mały, bo w przypadku kamienic mówimy o kwotach od kilkuset tysięcy złotych do kilkunastu milionów. Sama wiesz, że metr w stolicy potrafi kosztować kilkanaście tysięcy złotych. Kamienice przy Chorzej czy Złotej, te topowe lokalizacje, które tutaj mamy, są naprawdę wysoko wyceniane. I kiedy analizujemy stary obiekt, mimo że to jest topowa miejscówka, to tak ważna jest właśnie ta analiza początkowa. Ale to nie jest tylko analiza, to już jest proces negocjacji, który należy przejść w bardzo dojrzały sposób, bo tutaj często mamy doświadczenia, do czynienia też z dojrzałymi inwestorami, którzy są po drugiej stronie. Często są to zawodowcy. Jeżeli nie mamy zawodowców, to mamy przypadkowych spadkobierców i są oni pogubieni w całym procesie. Często ich nie ma też na miejscu. Mamy pośredników, mamy jakichś reprezentantów, więc warto pytać o to, czy oni są na tyle decyzyjni. Sam proces jakby tego wejścia w rozpoznawanie obiektu no trwa, niestety trwa i należy się przygotować czasami na kilkanaście nieraz miesięcy tego etapu wstępnego, zanim dojdzie do zakupu. I właśnie to nie jest tak, że popularność kamienic nagle wybuchła. Ona zawsze gdzieś na jakimś poziomie była, bo to są budynki bardzo dobrze usytuowane w miastach, mają piękną, charakterystyczną zabudowę i swoją historię, którą przedstawiają. No ale z drugiej strony właśnie te ryzyka, które w nich są, mogą zniechęcać i to często wynika właśnie z braku wiedzy. No i przede wszystkim jest ich także ograniczona liczba. Nie da się wybudować nowej kamienicy z historią, a już na pewno nie w takiej lokalizacji. Jest to bardzo, bardzo trudne. I też trudne byłoby wyburzenie starej kamienicy, bo tutaj chodzi o te wszystkie aspekty prawne, ale kolejnym takim elementem lub krokiem, który jest dosyć trudny z punktu widzenia inwestora, to jest etap samego remontu. I dzieje się to zarówno w kamienicach, jak i w mieszkaniach z rynku wtórnego, z rynku pierwotnego. No i także mniejsi inwestorzy indywidualni nacinają się na pewne miny przy remontach nawet niewielkich kawalerek. Przykłady można mnożyć. A co jest, jeżeli chodzi o kamienice? Czy ta skala wzrasta? Czy bardziej powinniśmy się przygotować? Ja bym do tego tematu podszedł bardziej inwestycyjnie, rentownościowo. Z takiej perspektywy lepiej nam będzie tutaj rozmawiać o tym wątku, bo mówiąc o większej ilości metrów kwadratowych do wyremontowania, możemy mieć same korzyści. Korzyści w sklepach budowlanych, w hurtowniach, czy też mieć tutaj jakieś rabaty większe u firm wykonujących te prace. I też te firmy będą chętniej z nami rozmawiać, bo mówimy często o remoncie całej kondygnacji lub całego budynku w zależności od możliwości przerobowych danej firmy. Ale nie tylko jakby wątek tutaj finansowy jest korzyścią, gdzie te rabaty są ewidentne, bo naprawdę potrafi się cena samych drzwi wejściowych do danego lokalu stopić nam o 40-50%, czego nie jesteśmy w stanie wynegocjować dla jednej kawalerki. Natomiast same koszty związane z remontami są wprost zależne od scenariuszu, który wybierzemy. Mamy scenariusz taki, że możemy kupić budynek, wydzielić w nim lokale i nic nie zrobić więcej i sprzedać to w rynek inwestorom innym. I tak nam to zejdzie, bo takie jest stanie dzisiaj na rynku i taka potrzeba. Natomiast innym scenariuszem jest oczywiście podjęcie się tych prac remontowych i przejście samego remontu, co ewidentnie nam zwiększa wartość, choć nie zawsze się to musi opłacać, bo czasami jest to robienie takie hobbystyczne, bym powiedział, dlatego że te budynki mają właśnie tą swoją specyfikę. Jeżeli będziemy się bawić w odtwarzanie tych detali, no to niestety będzie nas też kosztowało czynnik czasu, który jest niesamowicie ważny w tym biznesie. Z kolei remont metra kwadratowego w kamienicy, przekładając go na lokal, no to możemy tu spokojnie mówić od 1500 zł w górę. Mamy też części wspólne, które możemy, a nie musimy robić. Może to zrobić wspólnota z funduszu remontowego, który się de facto będzie zbierał i utworzy nam się za jakiś czas. Więc jest kilka warunków, kilka zależności, ale nie wszystko od razu. Skupmy się na takich
tych najważniejszych etapach, zanim przejdziemy do tego etapu sprzedażowego, który i tak nastąpi. Nie musi to być sprzedaż, może to być najem, ale do najmu musimy lokal wykończyć i żeby mógł z niego ktoś skorzystać. Ale obecnie sytuacja prawna części kamienic jest również skomplikowana. Jak przygotować się do zakupu takiej kamienicy, żeby nie kupić obciążonego obiektu? Przede wszystkim analizując dokumentację, zwróćmy uwagę na to, jakie dokumenty są nam przedstawiane i wymagajmy tych dokumentów, które są istotne, czyli podstawa nabycia, z której będą wynikały też różne zależności związane ze strukturą właścicielską często. Jeżeli jest to spadek, no to czy on został opłacony w Urzędzie Skarbowym i kiedy on został zakończony, to postępowanie spadkowe. Z kolei zwracajmy też uwagę, kto jest w tej strukturze współwłasności, bo czasami bywa, że jest tam na jakimś procencie miasto i w związku z tym miasto może mieć 1-2% i też nam to może w czasie bardzo mocno przesunąć kolejne ruchy do wydzielania lokali. Takim dokumentem najbardziej wiarygodnym jest oczywiście też wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków. Czy te granice działki są i odpowiadają temu, co widzimy na miejscu? Czy nie ma jakiejś samowoli budowlanej i trzeba by było ją zalegalizować bądź wyburzyć? No i oczywiście sama księga wieczysta działki, która pokaże nam w jakimś stopniu, czy są jakieś zaszłe, na przykład hipoteki, które też bardzo mocno ograniczają nam w czasie dalsze ruchy. Więc to jest taka podstawa, którą należy zweryfikować od strony prawnej. Tutaj patrząc na grunt warszawski, jak dzisiaj sobie jechałem właśnie do Was, no to często się to kojarzy z jeszcze większym ryzykiem, bo mamy różne afery reprywatyzacyjne, czy też dekret Bieruta jako zaszłość pewna. Ale są to specyfiki danego miejsca, danego miasta i tutaj może nie wchodząc aż w tak szczegóły, przede wszystkim należy też pytać w gminie, w tym przypadku miasto Warszawa, czy nie ma jakichś roszczeń związanych z danym gruntem, z konkretną działką, bo to wprost może się przełożyć na lokale w tym budynku. Także jest dzisiaj inne prawo oczywiście, ale są też jakieś odniesienia lub różne interpretacje do zaszłości, które no, w różnych historycznych okresach zostały nam stworzone i dzisiaj prawnicy, notariusze muszą się z tym zmierzyć. To prawda, to jest w ogóle dobry pomysł, żeby sprawdzać w Urzędzie Miasta. Także lokalizacja wiadomo, że jest najważniejsza, jeżeli chodzi o nieruchomości, a przynajmniej bardzo, bardzo ważna, ale także to, co będzie w sąsiedztwie. Jeżeli mamy działkę, która nie jest jeszcze zagospodarowana, jest jakiś fragment miasta, choć to też różnie bywa. Ja miałam kiedyś taki przypadek, że poszłam, sprawdziłam przed zakupem nieruchomości i w planie zagospodarowania przestrzennego naprzeciwko miał być w przyszłości prywatny szpital, a później okazało się, że inwestor, ten duży inwestor budowlany się wycofał, przez kilka lat nie była zagospodarowana i akurat kupił mój deweloper naprzeciwko budynek, więc jakby poszerzył osiedle, ale ryzyko mogło być duże, mogło się zdarzyć cokolwiek innego. Niemniej jednak uważam, że warto sprawdzać po to, żeby minimalizować ryzyko. A w związku z tym, jak oszacować rentowność inwestycji i zminimalizować to ryzyko? Rentowność też w przypadku kamienicy będzie nam wyznaczać kierunek, w którym pójdziemy, bo jeżeli to będzie flipowanie mieszkań, które wytworzymy w tym budynku, no to ja przyjmuję taki wskaźnik, żeby ta cena zbycia była 2 razy mniejsza od ceny nabycia metra kwadratowego. Oczywiście tutaj do ceny nabycia należy doliczyć jakieś nakłady w postaci jakiegoś odnowienia klatek, czy też tych lokali, bądź samego procesu inwentaryzacyjnego, który też jest jakimś kosztem przy usługach architekta. Natomiast ta dwukrotność najczęściej, patrząc na Poznań, kształtuje się na poziomie, kupujemy na przykład za 3-3,5 tysiąca za metr, a sprzedaż kawalerki w Poznaniu no to jest dzisiaj od 7 tysięcy złotych w górę za metr kwadratowy. Jeżeli mówimy o najmie, no to tutaj bardzo często są to stopy zwrotu na poziomie 15-17%, więc jest to rewelacyjny wynik, patrząc na miasta takie topowe,
jak Kraków, Gdańsk czy Warszawa, gdzie bardzo trudno jest nawet w kamienicy uzyskać taką rentowność, dlatego że cena metra nabycia tego obiektu już jest bardzo wysoka. Są miasta, które dysponują dużym areałem, że tak powiem, kamienic, jak Wrocław, Poznań, i to w tych miastach ta cena z metra też jest mniejsza, bardzo podobna, bym powiedział, ale oczywiście no, każdy musi rozpoznać swój rynek i zobaczyć, na ile mu się opłaca przeflipować, a na ile zostawić te lokale do najmu. Który scenariusz wybierze? To jest także rynek z dużym potencjałem. Sprawdziłam w raporcie Rewitalizację i modernizację w Polsce, przygotowany na zlecenie inicjatywy Drugie Życie Budynków, że w latach 2014-2020 gminy przeznaczą na remonty budynków łącznie 25 miliardów złotych. Liczba obiektów przeznaczonych do rewitalizacji oferowanych do sprzedaży przez różnego rodzaju instytucje i firmy szacuje się na ponad 900 i zaznaczone jest, że starych kamienic nadających się do rewitalizacji czy już remontowanych nie brakuje ani w dużych, ani w średnich czy mniejszych miastach. W związku z tym, jak to wpływa na rynek i na inwestorów? Dodałbym, że ten raport bardziej się odnosi do obiektów, które mają podlegać rewitalizacji z dofinansowaniem, bo są one wpisane w rejestr zabytków, bądź takowy rejestr by je objął. No i w związku z tym nie jest to według mnie produkt atrakcyjny dla inwestora, takim jak ja jestem. Indywidualnego. Czy inny. Dokładnie. Dlatego, że jeżeli podejmujemy się działania jakiegokolwiek z kamienicą, która jest w rejestrze zabytków, mamy szereg ograniczeń płynących z przepisów prawa budowlanego, czy też współpracy z samym konserwatorem, który nie zawsze sprzyjać będzie działaniom inwestycyjnym. Oczywiście nie możemy też mówić o kompletnej rewolucji w tej kamienicy, jaką czasami by się chciało zrobić, więc te różne zależności w związku z tym rejestrem zabytków bardzo mocno nam ograniczają pole manewru inwestycyjnego. Stąd ten raport jakby tutaj odnosi się do jakiejś cząstki rynku, która jest związana z historią i zabytkami, ale to nie jest jakby temat, który ja bym tutaj polecał na pierwszy, że tak powiem, strzał w tego typu inwestycje, bo można naprawdę tutaj wejść na minę, świadomie nawet, bo ta zależność w związku z tymi dotacjami, dofinansowaniem, tymi kontrolami czy współpracą z samym konserwatorem może nam pogrążyć przede wszystkim w czasie rentowność tej inwestycji. Ale jeżeli chcemy zarabiać na nieruchomościach, to jest wiele możliwości. Możemy zaczynać od podnajmu, przejść przez kilka kolejnych później etapów po to, żeby dotrzeć do nieruchomościowej emerytury, o której sporo się mówi w środowisku. Nawet niedawno trzeci zjazd absolwentów Albrecht International także odbywał się pod tą nazwą, ale niebawem przed nami kolejna impreza, kolejne wydarzenie, na którym będzie można Cię spotkać i będzie można z Tobą osobiście porozmawiać w związku z tym, gdzie i kiedy, także będzie Ci można zadać różne pytania dotyczące rynku. No już za kilka dni, bo 18-19 stycznia będę ponownie w Warszawie i to jest maraton WIWN, na który Was serdecznie zapraszam, bo jest to miejsce, w którym naprawdę jest dużo wiedzy, ale przede wszystkim możliwości networkingowych z dojrzałymi, doświadczonymi inwestorami, którzy pomagają zwyczajnie w rozmowach kuluarowych przechodzić różne problemy, z którymi te początkujące osoby się zmierzają. Więc zapraszam właśnie do jeszcze zakupu, być może są wolne bilety, ale też dla tych osób, które już są związane z tą społecznością aktywnego promowania czy też udziału w tym wydarzeniu. Ponieważ nieruchomości to w dużej części networking, to warto brać udział zarówno w szkoleniach, jak i w takich spotkaniach, żeby można było poznać inne osoby, które również działają na rynku, do czego serdecznie zachęcamy, a już teraz serdecznie dziękujemy za uwagę i bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo.